Gazet geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek, 4 lipca 2024 roku, w Astanie zakończył się dwudniowy szczyt szanghajskiej organizacji współpracy. Jedną z najważniejszych decyzji podjętą na tym szczycie było nadanie pełnoprawnego członkostwa w organizacji Białorusi. Tym samym Nasz wschodni sąsiad został dziesiątym państwem członkowskim obok Rosji, Chin, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, Pakistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Iranu. Szanghajska organizacja współpracy została założona w roku 2001 przez sześć państw, długo nie była. Poszerzana. Jej filarem od samego początku były Chiny i Rosja. W 2017 roku rozpoczęło się, można powiedzieć, takie poszerzanie tej grupy, kiedy przystąpiły do niej Indie i Pakistan. W poprzednim roku, w roku 2023, również po wielu latach zabiegów, Iranowi przyznano pełne członkostwo w szow. I ta decyzja, niewątpliwie ta decyzja o rozszerzeniu szanghajskiej organizacji współpracy o Iran i o Białoruś, zmienia w, w mojej opinii charakter tego bloku, tej organizacji. Z organizacji, która dotychczas była często nazywana klubem dyskusyjnym. Szanghajska Organizacja Współpracy ewoluuje w kierunku bloku geopolitycznego, w kierunku jednego z ważnych narzędzi budowy świata policentrycznego, świata wielobiegunowego. Narracja strategiczna zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Federacji Rosyjskiej bardzo często używa tego hasła multipolarności świata multipolarnego, wielobiegunowego świata, który byłby zupełnie czymś innym, alternatywnym wobec jednobiegunowej chwili tej okresu hegemonii Stanów Zjednoczonych. I niewątpliwie rozszerzenie SZOW. O Iran w roku 2023, jak i właśnie o Białoruś w bieżącym roku, jest wzmocnieniem chińsko-rosyjskiego bloku, no bo przecież Chiny i Rosja są tym sforżniem, są tym rdzeniem, właśnie SOW. Trzeba także tutaj podkreślić, że ten szczyt w Astanie był sukcesem Rosji. Wbrew temu, co mówi narracja rządowa w Polsce, w wielu krajach tzw. kolektywnego Zachodu, Rosja nie jest izolowana na świecie. Warto tylko zauważyć, że państwa szanghajskiej organizacji współpracy, ta dziesiątka, to jest około 40% ludności świata. 40% ludności świata pośrednio popiera politykę rosyjską w stosunku do Ukrainy, w stosunku do tej części świata, w której, w której żyjemy, nie chcąc hegemonii Zachodu. Rosja bardzo tutaj to silnie podkreśla, nie chcąc hegemonii liberalnego Zachodu. No i trudno tutaj mówić o izolacji Rosji na świecie, jeśli z Władimirem Putinem spotykają się prezydenci Chin czy Turcji. No, tu trzeba patrzeć na tę rzeczywistość taką, jaką ona jest, a fakty no, mówią, mówią same za siebie. W tegorocznym szczycie wzięli udział m.in. przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev czy prezydent Turcji Recep Erdoan. Obecni byli także szefowie organizacji międzynarodowych, w tym na przykład Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres. To jasno pokazuje, że rola i znaczenie szanghajskiej organizacji współpracy w ostatnich latach znacząco wzrosły. Podczas tego szczytu podpisano około 32 dwustronnych umów i porozumień dotyczących m.in. współpracy handlowej, współpracy gospodarczej. Warto tutaj zauważyć, że Białoruś, która Właśnie odtąd ma status pełnoprawnego członka, to jest Białoruś, która będzie ewoluowała w kierunku państwa silnie powiązanego łańcuchami dostaw, różnego rodzaju polityką inwestycyjną, wymianą można powiedzieć taką kulturalną, międzyludzką, różnego rodzaju programami rozwojowymi, nie z Zachodem, nie ze światem tak zwanego kolektywnego z Zachodu, ale z tym światem. Można powiedzieć, alternatywnego ładu międzynarodowego, budowanego przez grupę BRICS, budowanego właśnie przez takie państwa jak Chiny, Indie, Rosja, ale w przyszłości być może także Turcja, Turcja, która ma status obserwatora w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, i też warto, warto o tym pamiętać, że, że Turcja deklaruje chęć przystąpienia do grupy. BRICS. Co to oznacza dla Polski? O to jest istotne, strategiczne dzisiaj pytanie. Białoruś jako członek Szanghajskiej Organizacji Współpracy, jako państwo, które wybrało drogę tworzenia innego ładu międzynarodowego niż ten narzucany przez Stany Zjednoczone, to jest tak naprawdę koniec. Polskiej polityki zagranicznej spod znaku polityki prometejskiej, spod znaku Międzymorza, spod znaku polityki jagiellońskiej. To jest tak naprawdę porażka polskiej polityki wschodniej ostatnich Dwóch, trzech dekad. To jest porażka tych wszystkich decydentów, którzy roztaczali miraże polityki jagielońskiej, tworzenia jakiegoś bloku antyrosyjskiego w tej części Europy pod egidą polską. No, to jest koniec. To jest koniec definitywny polityki prometejskiej, polityki jagiellońskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska znajduje się dzisiaj w zupełnie innych realiach geostrategicznych, a polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest do tych realiów po prostu niedostosowana. W Republice Białorusi będą ćwiczyły, ćwiczyli nie tylko żołnierze rosyjscy, ale także żołnierze chińscy i to w sposób znaczący zmienia układ sił w tej części Europy. W dniach od 8 do 19 lipca bieżącego 2024 roku odbędą się na Białorusi ćwiczenia żołnierzy z Chińskiej Republiki Ludowej i właśnie żołnierzy białoruskich. To, te ćwiczenia będą się odbywały przy polskiej granicy. Są to oficjalnie ćwiczenia antyterrorystyczne. To w sposób niezwykle istotny zmienia układ sił w Eurazji. Białoruś dołączyła oficjalnie do tego bloku, który jest blokiem który nie chce obecności Stanów Zjednoczonych w Eurazji. Trzeba to jasno powiedzieć z punktu widzenia geopolityki. W tej sytuacji wszystkie te programy realizowane przez rządy w Warszawie dotyczące finansowania opozycji białoruskiej, różnego rodzaju. Projektów zmiany systemu politycznego na Białorusi, planów, no wiemy doskonale, że wśród różnych środowisk politycznych w Polsce były roztaczane różne wizje kolorowej rewolucji na Białorusi i tak dalej. To wszystko jest już mrzonka. To wszystko, te wszystkie plany, jakieś idee legły w gruzach. Rzeczywistość jest taka, że mamy do czynienia z nową sytuacją geostrategiczną. I tego typu wypowiedzi, jak ostatnia wypowiedź Jacka Siewiery, czyli szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w Polskim Radiu 24, a konkretnie w podcaście pod tytułem Strefa Wpływów, powiedział, czy zarysował taki jeden z możliwych przyszłych scenariuszy, że żołnierze rosyjscy mogliby zająć Ukrainę i Kijów, a wtedy mogliby również. Jak to, jak to powiedział minister Siewiera, cytuję: Popchnąć Ukraińców do walki, i to jest również cytat, i popchnęliby ich na kierunku, gdzie jest to najłatwiejsze do wykonania. W tym przypadku to jest teren Niziny Środkowoeuropejskiej, czyli Polska. Koniec cytatu. Link do całego podcastu będziecie Państwo mieli w komentarzu pod, pod tym filmem. Te słowa są niezwykle niepokojące, ponieważ pokazują, że w kręgach Decyzyjnych w państwie polskim, osoba tak wpływowa jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zakłada jeden z możliwych scenariuszy, że po zajęciu Kijowa, po zajęciu Ukrainy, czy przynajmniej dużej części Ukrainy przez Rosję, Rosjanie mogliby po pozbyciu się, jak tu mówi minister Siewiera, dowództwa ukraińskiego, wykorzystać Ukraińców do tego, aby ich właśnie jak to, jak to powiedział, cytuję, popchnąć na kierunku Niziny Środkowoeuropejskiej, czyli na przykład na Polskę. No, warto zadać pytanie, to w takim razie jak wygląda kwestia... Kwestia tej, tego, tych porozumień polsko-ukraińskich, tego zapewniania nas o tym, że Ukraina jest w bardzo dobrych relacjach z Polską, że, że oba kraje współpracują. Jak wytłumaczyć dzisiaj społeczeństwu w, w obliczu takich słów ministra Siewiery, że cała ta pomoc po 24 lutego 2022 roku dla Ukrainy była uzasadniona, skoro są tego typu scenariusze? Rozważane w sytuacji fatalnych relacji polsko-rosyjskich i polsko-białoruskich i w obliczu właśnie rozszerzania szanghajskiej organizacji współpracy, ale także grupy BRICS, która w tym roku rozszerzyła się o cztery kolejne kraje, a kolejnych co najmniej czterdzieści czeka w kolejce. No, sytuacja Polski rysuje się nie najlepiej, mówiąc najdelikatniej, jak tylko potrafię. Warto zauważyć, że na tym, na tym szczycie SOF w Astanie. Pojawiła się zabowiedź przystąpienia Kazachstanu do grupy, do grupy BRICS. Oczywiście, jeżeli chodzi o szanghajską organizację współpracy, musimy sobie zdawać sprawę, że jest tam również wiele różnego rodzaju można powiedzieć tarć różnego rodzaju konfliktów interesów niemniej jednak jeżeli nawet spojrzymy czy na relacje kiergisko-tadżyckie czy kiergisko-kazachskie to musimy sobie zdawać sprawę że jeżeli tutaj Chiny wyrażają pewną chęć stworzenia harmonii jak to mówi na relacja chińska to mają, w tym bardzo, mają do tego bardzo silne argumenty finansowe, inwestycyjne, infrastrukturalne i oczywiście faktem jest, że premier Indii Narendra Modi nie uczestniczył w tym szczycie, no ale to jest wynik pewnej strategii, którą Indie przyjęły jako takiego, powiedzielibyśmy, państwa obrotowego, które chciałoby dobrze żyć i, i, i z Rosją, i z Chinami, ale jednocześnie mieć w miarę poprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy z szeroko pojętym światem anglosfery, czy, czy nawet kolektywnego, kolektywnego zachodu. Faktem jest, że dzisiaj Rosja i Chiny Tworzą w sposób, można powiedzieć, bardzo zdecydowany ten alternatywny ład międzynarodowy, i przystąpienie Białorusi jest kolejnym, kolejnym elementem. Dzisiaj te dwa filary w postaci grupy BRICS i szanghajskiej organizacji współpracy niewątpliwie pokazują, w którą stronę idzie ten trend, a idzie niewątpliwie w stronę świata wielobiegunowego. I w mojej opinii, w moim głębokim przekonaniu, Polska, aby być podmiotem. Gry międzynarodowej powinna dostosować politykę zagraniczną poprzez przyjęcie strategii polityki wielowektorowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska Myśl Geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje, Genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej, III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.